siemano. Dawno nie jeździliśmy sobie na motorze. Jakoś nie było namiętnie pogody i zabieram Sylwię po prostu na wrak statku. Ona o tym nie wie. Sam jestem ciekawy, jak tam się zmieniła sytuacja od ostatniego razu, kiedy tam byłem. To było w odcinku, nie pamiętam. Ale jedziemy się karnąć i zobaczymy. Ciekawostką jest ogólnie to, że ten wrak statku dryfował 1500 km, zanim usiadł na mieliźnie tutaj w Irlandii. Był gdzieś tam porzucony w okolicach Tanzanii, jak dobrze pamiętam. Właśnie w tym odcinku, jak tam byłem pierwszym razem, o tym opowiadałem. Zdążyłem się normalnie. No dobrze. Zdążyłem się zrzemnąć. No dobrze, ci ja leżałam do tej pory. No nie właśnie, no jeszcze mam kask, nie wiem, czy się mam. Chcesz zrobić? Proszę cię bardzo. Nie. Zrobię coś, szykuję się, stolet, nie wszystko wystawię. No dobra, dobra, żartuję, no. Co? Nic. Powtórz. No. Czemu na co się chce kupę? Stresujesz się, że jedziesz na swoim sprzęcie. Ja jestem podekscytowana, że nie zabierę za to ramki, chyba szaleje z narażenia. Nadciągamy palikoton. Bo to palikoton jest. Sylwuś, no. Opowiadaj coś. Coś mam gadać? Opowiadaj, żeby ten film był ciekawy. Opowiedz coś o tym miejscu. Nie wiem, nic na temat tego miejsca po prostu, więc co mam powiedzieć? To ma być niespodzianka. Mąż mnie zabiera. Niespodzianka do totalna. Miejsca zupełne 16. To jest romantycznie na pewno. I jest to niespodzianka w formie. Widzisz? To jest to miejsce. Możemy wracać. A, możemy wracać. To jest to. Rzeczka płynie. No i kawałek oceanu, no. Trzeba zejść dołem. Musimy się wrócić kawałek, bo to kurde. Da się przejść, tak. Woda nie chce. Teraz kończę. Ja bym mógł grać w rugby. Myślę, żebym był w tej lidze amerykańskiej normalnie, pomimo mojego niskiego wzrostu. Ścigają nas. Trzeba będzie ten się sprzeciwić. Sprzeciwić się. Nikt nie powstrzyma przed tym.
niezły. Ostatnio jak tu byłem, to nie było tego. No, wiedzieli co robią. Chyba nie zejdziemy. No ale nie ma gliny, no co ty. To w ogóle tego płota nie było całego. Całego tego ogrodzenia nie było, tu można było swobodnie zejść. No domo, że to ze względu bezpieczeństwa zrobili, no też się nie dziwię, natomiast do szkoły. No dobra, to chodź. Ja jestem meldem. Mi normalnie jądra tam mam spocone i odbyt. A nie mam ani tego, szmatek takich nawilżanych dla dzieci, ani pudru. Nie popudruję sobie dupki sobie. Co? Ostatnio jak tu byłem i nagrałem ten filmik, tego w ogóle nie było. Można było sobie tyrać po tym statku nawet. Nie, zamknięte nas tu. Obczajmy dronem jak to wygląda. Z bliska. Patrz, jastrząb. Jastrząb. Siądę tu i tu odpalę tego drona. Przynajmniej mam lepszy widok. Nie było tych barierek, można było z problemu zejść, nie było żadnych plansz. Ludzie tam się nawet wspinali na ten statek, ja się nie wspinałem, bo nie chciałem ryzykować tyle, także... No idę! Nadeszła ta chwila, wtedy będzie mi kupić drona. No co? Wiedziałam, dlaczego mnie to zabrałeś, to było ukartowane. Ja. Wiesz, ja potrzebuję szybko. Zawsze pozostaje kopnąć piłkę. Musiałem się wyżyć, takie to było. Musiałem puścić emocje związane z tym moim stratą. To jest karma, że ja taki byłem, wiesz, tak chciałem bardzo dla ciebie fajnie. Fajnego co chciałem zorganizować, to ten dron się zdupił specjalnie. Żeby nowy. No i właśnie to nam jeszcze otwiera drogę na to, że w przyszłym roku przyjedziemy. Wiemy już gdzie zejść, bliżej niego. Będzie troszeczkę bardziej rozłożony i będzie jeszcze lepszej jakości. I ja pierdolę, to o to chodziło! To o to chodziło w tym wszystkim, w tym, że ten dron się rozwija, bo ja... Ale trza, kurwa, to jest wszystko jest... Ten wszechświat jest tak stworzony. Na początku się zmartwiłem, a teraz już widzę plusy. Same plusy. Więc ostatecznie można nazwać tą przygodę właściwie przygodą totalną. Było totalnie wszystko w niej. Był dramat,
Był dramat, była ekscytacja. Jest, a teraz. Dramat, była ekscytacja, była radość, smutek był. Emocje były takie bardzo zróżnicowane, nie? Chciało być. Przygoda jak zwykle się udała. Życzymy wam dużo szczęścia, miłości i do następnego razu. Hej!